Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, ponownie z pracy, na przerwie. Mam oto ze sobą Biblia pierwszego kościoła, to jest taki format większy. Nie wiem jaki format dokładnie, 16,5 cm na 22,5, coś takiego. Więc można sobie sprawdzić, czy taki format w ogóle istnieje. Odpakowuję ją przy Was i przeczytam tylko fragment z tego, co jest napisane na tej tutaj żółtej takiej dodatkowej okładce. Bo jest to bardzo zachęcające. I dlaczego ja kupiłem w ogóle sobie dwie nowe Biblie? Ponieważ moją starą Biblię, którą otrzymałem na ślub od mojego taty, czytam już 10 lat. Ona jest cała popodkreślana. Można powiedzieć, że ją znam, ponieważ czytam ją cały czas w kółko. I nie rezygnuję z niej oczywiście, ale ponieważ jest bardzo gruba, jest ilustrowana, oprawiłem sobie ją dodatkowo, ponieważ okładka, która była oryginalna, zaczęła się szarpać. Ta, która już teraz jest, że tak powiem, od kilku lat wprawiona w książkę, czy książka jest oprawiona w tą okładkę, też się już pomału niszczy i stwierdziłem, że potrzebuję troszkę taką Biblię bardziej poręczną. Tu jest taki fajny, zachęcający tekst. Jedyny polski przekład Biblii zrealizowany na podstawie najstarszych manuskryptów, które były w użyciu w czasach Jezusa i apostołów. Większość polskich przekładów Starego Testamentu została zrealizowana w oparciu o teksty masoreckie, które są o 1000 lat późniejsze niż manuskrypty, których użyto do przekładu Biblii pierwszego kościoła. Także to jest takie fajne, ciekawe i bardzo mnie to interesuje. Tu są też opisy tego znaku starochrześcijańskiego, Fos Zoe, czyli znaki oznaczające ruch światło-życie. Ruch światło-życie jest nazwa wzięta od tych znaków, tak można powiedzieć. Symbolicznie odnosiły się one do Jezusa Chrystusa, który tymi właśnie słowami określał sam siebie. I tu są podane fragmenty w Piśmie Świętym. Więcej nie będę tutaj przedstawiał tego, co pisze z tyłu. Jak sobie kupicie tą Biblię, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Ściągam tą tutaj taką kartonikową, tekturową okładkę. I ja wybrałem sobie kolor zielony. Ale pachnie fajnie, taką świeżością. I dlaczego wybrałem tą Biblię w kolorze zielonym? Ponieważ mieszkam w Irlandii, jak na razie jest tutaj zielona, zielona wyspa. Trawa jest bardzo przyjemna, kojarzy się zawsze z takim, wiecie, z wiosennym okresem, więc wybrałem sobie zielony kolor. Dodatkowo ona ma taki piękny suwaczek tutaj i to mi się podoba, bo kiedy będę transportował tą Biblię, nie będzie mi się ona rozjeżdżała. Ta, którą mam, jest dosyć gruba. I no nie było to praktycznie możliwe wsadzić ją do bagażu podręcznego, ponieważ zawsze gdzieś się rozjeżdżała i mogła ulec zniszczeniu. Ta wydaje się naprawdę fajna. Jeżeli wejdziecie na stronę Vocatio, ja oczywiście tutaj nie robię jakiejś płatnej reklamy, po prostu wszedłem pierwszy z brzegu, sklep internetowy i tak wyszło. Ona ma tutaj takie, patrzcie, złote strony, fajne. A mówiąc ostatnio o tych tasiemkach, miałem na myśli zakładki. No jakoś mi to wyleciało z głowy. Tutaj są aż 3 zakładki. Nie wiem, czy uda mi się je pokazać. Nie będzie to widoczne. Może tutaj gdzieś. O, żółta, czerwona i granatowa. Pokażę, jaka jest czcionka. No taka se. Ale będzie na pewno się przyjemnie czytało. Nie jest ona jakaś mała. Są przypisy, dlatego powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo się cieszę. Tu są w ogóle takie znaczniki ciekawe. O, widzicie, jak szukać na przykład list do Tesaloniczan, to tutaj są już podane skróty. I to jest bardzo fajne, ponieważ kiedy jesteśmy z naszą grupą online na jakimś spotkaniu i ktoś proponuje, otwórzmy na Tesaloniczan 1, no to zawsze wszyscy szukamy, szukamy, szukamy. Jak ktoś nie ma tego wcześniej przygotowanego, no to jest lekkie opóźnienie. A to jest bardzo ciekawe. I będę musiał sobie to przeanalizować, do czego się to odnosi, bo Łukasz, Mateusz, Marek, fajne, no. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba w ogóle to, że będę czytał nową Biblię w nowym przekładzie. Tutaj są czcionka koloru niebieskiego. Czerwona odnosi się do wypowiedzi Jezusa Chrystusa, a niebieska, muszę sprawdzić, bo nie pamiętam. Czytałem tutaj księgi deuterokanoniczne wyróżnione zostały drukiem w kolorze niebieskim. Słowa Jezusa wydrukowane kolorem czerwonym. Więc też bardzo fajne. No, jestem zachwycony naprawdę tą Biblią i nie doczekam się, kiedy będę sobie ją mógł czytać. Bo tak jak mówię, w aucie mam tą kieszonkową i to jest fajne, że mogę wyjść na przerwę i nie w telefonie, tylko właśnie poprzez
tutaj ten mały format, mogę sobie tutaj siedzieć i czytać. I to jest bardzo, bardzo fajne. Także niezmiernie mi jest miło, że w ogóle trafiłem na Biblię z tym znaczkiem ruchu światło-życie. Fosdzoe, bardzo mi się to podoba. To jeszcze mnie utwierdza w przekonaniu, że zrobiłem dobry ruch. To chyba tyle. Jeszcze na koniec tutaj proszę sobie przeczytać. Tak, to chciałem przedstawić. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.